Siema, system, to jest 318 odcinek, lecimy z intrem i z odcinkiem. I dobra, no dawno nie nagrywam, really, bo jakby mogę to powiedzieć prosto. Ten czas nie był u mnie znacznie prostszy, nie było go u mnie tak mocno, teraz mam, a to są wakacje, tak człowiek, to jest moje wakacje, tak jakby, które mam jeszcze swoje, ale no, to co chyba wiem, powracam niestety do szkoły, to jest jakby niemiła sytuacja, miła czy niemiła, rozumiem, że trzeba wrócić, to wrócimy, ale pod koniec prawie roku szkolnego to jest takie nieopłacalne, strasznie, bo nie wiem, nie wiem jak to opowiedzieć mocno, ale czekaj, bo mi kamerka, no, tak będzie rozjaśniać. Coś jeszcze miałem do powiedzenia. Także nowa ta mutacja u nas została wykryta, nie w rodzinie, tylko w Polsce, więc pewnie się nie czuję, tylko pewien, bo dużo, nie wiem, sceptyków, można powiedzieć, bo szczepionka nie chroni maksymalnie, czyli 100% po tych. Po jakimś czasie ta odporność jest, ta 70% chyba jest, nie wiem, czy tym wszystkim szczepionkami, czy nie, ale to są procenty, gdzie, dobra, jest, jeszcze jest jakby, trzyma nas. Ale jakby mogę powiedzieć, to nie jest jakby takie full full szczepionka, czy takie full ochronne. To w jakimś stopniu chroni. Dobra, może chronić, ale nie wiem czy niektórzy nie rozumiem, niektórzy to nie wiem. Jedna chyba moich dawnych koleżanek. No trochę dawnych, bo ona dopiero chodzi do 8 klasy. No to można powiedzieć, że to o rok jestem tego typu starszy. Jej mama miała koronawirusa. No to jest spoko. No a przedtem, ale to znaliśmy się jeszcze później za kota maski. I co do mnie jakby nie wiem. Boleczką taką, że przechorowałaś, że przechorowała mama jednej z koleżanek, ale no nie wiem, czy po prostu można uważać, że może już zdejmować tę maskę, bo co, bo się przechorowało? Ja też przechorowałam, ale ja dalej noszę maskę. Nawet jak przechorowałam, to noszę maskę dalej. Jakby próbuję to zachować, to wszystko. I chyba nie wiem, w którym odcinku dokładnie, 300 którymś. Bo powiedziałem o tym, że będę się szczepił drugą dawką. No niestety chyba tata mój źle przysłyszał. Po prostu się szczepił normalnie od noma. Po tych 3 miesiącach od przechorowania. Czyli jakby był mój rocznik, no to a to by wychodziło, że dopiero bym się szczepił. Kurde, to chyba w kwietniu miałem. No to kwiecień, maj, czerwiec. No tak gdzieś około w lipcu się będę szczepił. Tylko zależy kiedy i którego dnia. I to jest właśnie jakby napisywane. Jakby był mój rocznik, pewnie mojego rocznika jeszcze nie będzie. Znając życie, to jeszcze mojego rocznika nie będzie w 2005, więc nawet nie mam co patrzeć pod tą stronę, ale no czekać tylko jakby co się wydarzy, co się nie wydarzy. Mieć dobrą nadzieję na to, że będę musiał się zaszczepić jak dalej. I mam nieużone włosy, bo widzę po tym u siebie. Aj karamba, mam jeszcze ułożyć sobie te włosy. Nie zapomniałem. No cóż, niestety. Tak, rozjaśnia mnie strasznie. Kamerka. No. Jak to jeszcze, to może jeszcze powiedzieć. Chyba to tyle będzie na taką stronę, ale no.
Szczepić się, ja będę się szczepił, bo wolę mieć to bezpieczeństwo nawet jakieś tam, ale jak noszą mutację wyszła, no to to szczepionko to takie morelum, bo nowa jest mutacja tego, co tam wszystko się tam pozmienia, to bla 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 i tak jakby na nowo jest nowa jakby ta, więc jakby niedobrze do nas już doszła, gdzie prawie wychodziliśmy, powiedzmy, z tej choroby, ale w drugim stopniu nie wiem, czy może się cieszyć jeszcze, bo dobra, to nam otworzy szkołę, dobra, no to powrócimy, ale czy, nie wiem, patrzyli na to, że jest dużo petycji głosu, że no tam, no, jak to powiedzieli, jak to powiedział, że test jest, zawsze jest, ale czy opłaca się na to chociaż miesiąc, maksymalnie 2 miesiące, czy 1,5 miesiąca wracać do szkoły? Gdzieś to nie jest opłacalne, bo dobra, rozumiem, nie mogą już płacić małym, no można powiedzieć, że takim, nie wiem, drogodzą dzieci do żłobka, czy tam przedszkola, że tam za wychowanie, tak, czy w tym stylu, że muszą płacić, no dobra. To jeszcze trochę, rozumiem, ale jakby po prostu bać się tego, że może lepiej nas nie puścić, bo nie wiadomo jak to będzie, bo nowa mutacja jest już, więc nie wiem, szczerze ich strasznie nie rozumiem, bo może powiedzieć tak, że mam to gdzieś, bardzo mam to gdzieś, bo dobra, dużo uczniów podpisało petycję, no dobrze, rozumiem, ale później tylko odpowiedzieć, każdy się boi tego stresu i tak dalej, żeby lepiej się nie stresować, ale czy pan minister w ogóle widział, że nie większość osób, dobra, może niektórzy chcą wrócić, ale na te, za przeproszeniem, 1,5 miesiąca, czy nawet 2 miesiące wracać, bo nie wiem, moi rodzice powiedzą, że to nie jest opłacalne, bo tak, mamy pana od zawodów, który nam w ogóle pytam, on nie zadaje niczego takiego, tym stronie nie zadaje, więc mam mocen, tak by usłyszał, no on usłyszał na pewno, że wracamy do szkoły, to on by się tylko przygotował i kartkóweczki prawie codziennie. Więc chciałem mieć tylko ten, to jest takie, nie wiem, i tak czy owak każdy niezadowolony, bo zrobił nam 2 testy, a 3 oceny mają być na cały semestr, jakby powiedziawszy. No to, dobra, wymyślił jakieś te rzeczy, te wszystkie wiertłowate rzeczy, ale gdzie to jest? Jakby rozumiem, że wracam, ale jak to mogę powiedzieć tak stopnie, ale dobra, chodź mi tu. Na ciebie cię zabiję, sorry. Dostałem. 3 serca. Ale dobrze się zaplanowałeś. Szkoda. Dzieje się dalej. Ale no. Jakoś mam nadzieję, że to, jak to można powiedzieć w sumie, że jakimś sposobem jeszcze zobaczył się, no bo znowu mutacja wyszedł, to nie wiadomo jak to będzie. I są nowe ogniska u nas w Warszawie, więc jak to można powiedzieć, no to nie miałem w tacy miejscu, jak zaś teraz przestrzeni na taką skalę, że ups, dobra, jest teraz, no jeszcze powiedzmy 10 tysięcy lub coś w tym stylu. Ale tylko pamiętajmy, że to jest majówka jeszcze, gdzie po majówce może to wzrosnąć tak naprawdę. Teraz na majówce, dobra, takie 3000, 4000, a po majówce, o, pyk, 10 tysięcy ponad. No to ja już tą sumą taką, no, niemałą, ale i co później mi się powie, że jednak nie wracamy? No, on jakby trzyma się tylko to, co mu powiedzą, tak naprawdę, że mamy wracać, koniec, kropkę i to jest całe jakby ten. Petycja była napisana, spoko, fajnie było, ale
takim człowiekiem lub ludźmi, którzy są w rządzie, no to nie dogadać się. To jest jakby gadanie do ściany w taką stronę, bo nie da się po prostu z nim tu pogadać po prostu, bo no swoją rację i będą brać tą swoją, więc tak to już jest u nas. Niestety w naszym kraju to jest szkoda gadać po prostu, ale mam nadzieję, że to się ogarnie, dlatego nagrywam na zapasie ciągle. Chcę mieć ten zapas, ale to chyba w kolejnym odcinku powiem co i tak dalej. Tak mi ciekawiam sobie, bo YouTube lubi usuwać. Teraz właśnie ten YouTube, straszny kolega każdego, że albo on usuwa, albo nie wiem, mógł usuwać dobrze, jeszcze to tak robię, ale tak jakby usuwali, no to dobra, tak 2-3, a widzę po 4 nawet lub 5, to dziwię się trochę. Ale dobra, no to każdy ma swój gust, nie powiem, że nie będę trzymał kogoś na siłę. Ale no, okej. Dobra, mam nadzieję, że to skończymy, powiem tak. Fajny pomysł, bo myślałem, że taki bardzo duży dom, gdzie no to odcinkowo trochę przesadziłem, bo trochę dużo bardzo będzie. No to dobra, no to wszystko tam połączę w jednym, ale mam nadzieję, że może, nie wiem, może w kolejnym odcinku, nie w kolejnym, w następnym sezonie, że uda nam się tak jakby, jak to określić? Że uda nam się może coś budować innego, albo jeden pomysł ze serwera innego skupię, to co ja budowałem z głowy typowo i mój kolega się dziwił, no to śmiesznie to było, jak on się dziwił, że umiem takie coś budować, więc no to było śmieszne względem tego, ale cóż, żyje się dalej, jakby można powiedzieć. Dobra, do końca na pewno to nie dojdzie, bo wiadomo, jakie te projekty schodzą surowce. No jeszcze nie to. Bardzo pomociasz. Już 12 minut? O kurna. To nawet nie zauważyłem, że taki czas już nam poświęcił się na nagrywaniu. Ale to jest pierwszy odcinek tak naprawdę, gdzie jeszcze no trochę mam stosunek do tego, że to jest 318 odcinek. Jak to się mówi, spokojnie, wszystko się da radę. 6 potrzebuję. Żelazo jakby poluje, to jakby jeszcze mam coś tam tego wszystkiego, ale no powoli będzie. Mam nadzieję, że teraz mnie będzie to usłyszało, bo no tutaj to wygoliłem mocno. Tutaj też zaraz wygolę, no to nie będzie nic. Bo tego nie odsadzam, w sumie mogłem to odsadzać, ale no tak to jest. Mam nadzieję, że mówię to, że mówię strasznie, że ulepszenie komputera i tak dalej. I prawdopodobieństwem tego jest ulepszenie kompa, ale z drugiej manki, no jeszcze, zastanawiam się, no skurna, żeby, jak to tak powiedzieć, że może ulepszyć mikrofon, taką stronę, żeby był ok jeszcze, czyli AT2020, takie te rzeczy. I chyba to w to pójdę szybko. Zobaczymy, jeżeli będzie dobry głos na OBS-ie. Ja to będę pójdę bez OBS-a. To mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze. Chciałbym to zrobić na OBS-ie. Zrobić przez jedną ścieżkę, ale zobaczymy. A mi ten nos nie daje spokoju. Kurna. No się. No nie, po prostu. Nie da. O kurna, nie da po prostu żyć. Kiedy mam dotykane, no nie mi zatykał. Ja pinkole. To jest właśnie życie właśnie. No. Czy możesz już? Dziękuję. Bo chcę nagrywać. Potrzebuję swojego głosu do nagrywania wokalów swoich. Żartuję sobie trochę mocno. Już będzie.
Bez to jeden, dwa, trzy, tu. Dobra, hop. Dobra. O, chyba już. No to tak to już jest. Zobacz. Nie wiem. W tym odcinku powiem co dalej, bo nie. Jak to będzie na 90% potwierdzone, no to będzie spoko, ale nie mówię jakby realistyczną przepowiednią, że to się uda. Ale jeżeli się uda się, no to spoko. Tylko trzeba dorwać niektóre rzeczy. Ale no to nie jest jakimś wielkim problemem. Szkielet. To szkielet. No to, o, no ho, ho. Fajne aim, polecam. Kurno. Może tutaj gdzieś też postawiam, pyk. 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 Da, coś nie mogę respirator, no nie. Jak tam już czasem u nas? 16 minuta? No 4 minuty tutaj jest na... Pociąć głosem, no to będę musiał... To co mówiłem już, nie... Co chyba w każdym odcinku. Że osobno ścieżki nagrywam, no to osobno montuję je. No. Kurna, jak ten plus jest upierdliwy. Aha. Jeśli nie gadam, no to nie. Normalnie działa. Randemet. Będę się kogoś jeszcze raz wysmarkać porządnie. I tak mocno porządnie. A czy ty muszę nosie? On mi nie da żyć. On mi kurna nie da żyć, no. To jest typowy nos. Witamy w świecie, kurna, gdzie nos... nie dam ci tak łatwo. O nie. Kurna. Dobra, pójdziemy, bo to pewnie to nam starczy na luzie. Może mi nos jeszcze też przestanie? No nie. O, nos. Well. Gdzieś jeszcze nie respi. Wszystko. Chodź szybko spać. Dobra, wreszcie. A ty nos możesz mi przestać? No nie. No, oczywiście. Prosić i mówić, to jest jeszcze jedno. O! Dom kolegów. Spalcie się. Idę. Jeszcze spadłem. Brawo ja. Aha. Tyk, tyk, jedzenie. Oj, ja już tak. Nie mam jedzenia. Nie mam jedzenia. To jest niedobrze. Ja nie mam. Czyli nie wiem, po co to wyrzucam, jak to będzie pewnie mi potrzebne, ale no. No. Może być. Dobra. Więc skończyłem. Nie potwierdzam tego w 100%. Jeżeli to mi potwierdzi w 100%, no to już wiem. Ale no. To pewnie będzie na kolejny odcinek, bo już nam została. Ta nie 16 minut niecała. Gdzie no trochę nam zostało. Trochę. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. No 12 w tą stronę. Chyba nam zostało, nie powiem, że nie. Mam nadzieję, że jeszcze coś robimy normalnie. Chleb stążymy. No stążymy sobie jeszcze zrobić taki jeden chlebek na uspokojenie. Mieszkując sobie. Tyk. No, nie tu jeszcze chciałem. A i ten ja. To cały jak kurna. Tyk, tyk, jeden. I co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się.
Hej, hej.